Szanowni Państwo, poezja śpiewana to jedna z odmian współczesnej piosenki estradowej. Przynajmniej ona została nobilitowana w momencie, kiedy Bob Dylan otrzymał literackiego Nobla. Otrzymał tę nagrodę za teksty do swoich piosenek. Poezję śpiewaną definiujemy jako wykorzystanie w piosence tekstu poetyckiego, który powstał wcześniej. Nie był pierwotnie przeznaczony do wykonania muzycznego i jest na ogół utworem znanym, napisanym przez znanego poetę. Można ją zatem rozumieć jako adaptację tekstu poetyckiego, jak również jako jeden ze sposobów jej przekazu przekaz wokalny. Poezja śpiewana rodzi się w Polsce w latach 60. XX wieku. Do jej wykonawców zaliczymy przede wszystkim Ewe Marczyk, Czesława Niemena, Marka Grechutę, Stanisława Sojkę, Grzegorza Turnała, a z młodszych wokalistów, nasi młodsi słuchacze wiedzą to lepiej ode mnie, również piosenkarkę Sanach. Chciałbym Państwu zaprezentować jedno z arcydzieł tego gatunku piosenki jednocześnie wielki przebój, piosenkę Grand Vals Beyond do słów Juliana Tuwima, z muzyką Zygmunta Koniecznego i w oryginalnym pierwszym wykonaniu Ewy Demarczyk. Zaczęło się podobno tak. Tekst do piosenki przyniósł Piotr Skrzynecki, ówczesny kierownik krakowskiego kabaretu literacko-muzycznego Piwnica pod Baranami. Z prośbą, aby Zygmunt Konieczny, komponujący wówczas piosenki dla piwnicy, Napisał do tego tekstu melodię. Był to tekst ułożony z fragmentów poematu Juliana Tuwima Kwiaty Polskie. Tekstem piosenki nie jest zatem utwór napisany przez Tuwima, ale całość poskładana z fragmentów jego dzieła. Wykonanie utworu Skrzynecki chciał najpierw powierzyć Mieczysławowi Święcickiemu. Niemniej jednak ostatecznie wybrał Ewę Demarczyk. Jest rok 1964. Ewa Demarczyk to wówczas wschodząca gwiazda Piwnicy pod Baranami, ale wkrótce stanie się charyzmatyczną gwiazdą sceny muzycznej, której sława wykroczy daleko poza sceny polskie i sięgnie Francji, Włoch. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i ówczesnego Związku Radzieckiego. W tym czasie Demarczyk jest 22-letnią słuchaczką krakowskiej szkoły teatralnej. Ma za sobą epizod działalności artystycznej w Studenckim Klubie Medycznym Cyrulik. Od 1962 roku śpiewa w piwnicy. W 1963 roku bierze udział w pierwszym krajowym festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Wykonuje trzy piosenki: Karuzela z Madonnami, Czarne Anioły i Taki Pejzaż. Za tę pierwszą piosenkę, ułożoną do słów Mirona Białoszewskiego, a więc jest to już poezja śpiewana. Na Demarczyk uzyskuje pierwszą nagrodę za piosenkę o walorach artystyczno-estradowych. Karuzela z Madonnami stała się wkrótce wielkim przebojem. Zelektryzowała opolską widownię, i utwór błyskawicznie stał się popularny w całej Polsce, otwierając jednocześnie dzieje. Polskiej poezji śpiewanej. Wkrótce za arcydzieło tego nurtu uznano także Grand Vals Briand. Tekst tej piosenki. Kwiaty polskie Juliana Tuwima to poemat dygresyjny, to wiemy. Fabuła jest podzielona dygresjami, które mają charakter autorskich wspomnień o dawnych czasach. Tekst piosenki powstał z fragmentów Takiej właśnie dygresji. Rozpoczyna się ona frazą zabawa dzisiaj w Inowłodziu i jest wspomnieniem letnich walcowań nastoletniego Tuwima na drewnianej sali w Inowłodzkim Letnisku. Kulminacyjną sceną tych wspomnień jest bal tańczony z panną Madonną tych lat. Jedni twierdzą, że ta scena to fabularyzowana projekcja miłosnych inicjacji kilkunastoletniego młodzieńca. Inni interpretują tę scenę jako może pierwszy walc ze Stefanią Marchew, panną Madonną, która za 7 lat zostanie żoną poety. Jako wspomnienie początków pierwszej, i jedynej wielkiej miłości poety. I że to do żony, zapewne, jest adresowane pytanie, które rozwija się w czasie opowieści: pytanie zachęcające do wspólnego przeżywania dawnych, ale żywych jeszcze we wspomnieniu, niezapomnianych chwil. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Adaptacja fragmentów z utworu Tuwima do tekstu piosenki była podobno dziełem młodej wówczas krakowskiej poetki Joanny Ronikier Olczak. Autorka wykreśliła większość tekstu, pozostawiając ledwie cztery strofy opowiadające o tańczeniu walca. Pierwsza to początek balu i zaproszenie do tańca. Druga to opis tańca i uczuć. Rozkochanego na zabój Amanta, a dwie ostatnie strofy to autoironiczny opis tego kochanka, Amanta, pretendenta na męża. Pozostała wyrazista rama modalna wspominania, czy pamiętasz, która sugeruje, że jest to wspólne przeżywanie tamtych chwil, które w tej właśnie chwili wspominania zdają się ożywać, Niezapomniane na zawsze. Obiekt wspomnień pozostaje ten sam to on sprzed lat. Natomiast zmienia się osoba wspominająca to nie on, ale ona przypomina mu chwile niezapomniane na zawsze. Ta formuła czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Zamienia się na formułę: Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca? Z poematowych wyimków powstał nowy tekst. Odtwarzane w czasie rozmowy przeżycia oderwały się od osobistych, autorskich kontekstów. Tekst piosenki zaczął funkcjonować po prostu jako zapis wspominania przez kobietę, pannę, madonnę tamtych lat, z pretendentem na męża wspólnie. Ich pierwszej, jedynej, porywającej i dotrwałej do dziś miłości. Wydaje się, że strofy zostały również dobrane tak, aby eksponowana została konstrukcja rytmiczna wypowiedzi, wzmacniająca obecność tańca w wierszu. Proszę popatrzeć. Fragment początkowy tekstu to swoista introdukcja. Zaproszenie do tańca, czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Fragment to wiersz sylabotoniczny, zbudowany z amfibrachów. Tutaj literka A znaczy sylaba akcentowana, natomiast pozioma kreseczka oznacza sylabę nieakcentowaną. Rządzą tym fragmentem amfibrachy. Stopa i zachowanie zgodności. Granic jej granic z granicami wyrazów zapewniają taki spokojny, narracyjno- opisowy charakter wypowiedzi i przygotowują do tańca. Strofa druga rozpoczyna się taniec. wirowanie w rytmie walca po sali i wirowanie uczuć w sercu mężczyzny, upojonego miłosnym zauroczeniem i co tu dużo kryć dużą ilością, Alkoholu. W tym fragmencie rządzi anapest, rozrywający słowa granicami stóp. Przebieg wersyfikacyjny dobrze oddaje wpisany w wiersz rytm walca, jego falowanie w obrotach na trzy, czwarte oraz pełne uniesienia i pożądania dotulanie do serca. Ten fragment Kompozytor uczyni refrenem utworu i powtórzy w tekście jeszcze dwukrotnie. I strofy trzecia i piąta. Trwa walc, ale zamiast dotulania do serca, pojawia się jako temat najogólniej mówiąc kondycja kochanka, huzara z dziurą w bucie. Strofy są zbudowane nadal z regularnych wersów anatestycznych. Ale tym razem z tak zwaną hiperkataleksą, a więc dodaniem jednej sylaby nieakcentowanej do stopy. Ewokują stateczniejsze kroki walca nie obroty, ale przejścia, które pozwalają wyciszyć gwałtowny rytm gorącego serca, złapać oddech do następnych obrotów i ewentualnie skomplementować partnera. Muzyka. Tytuł rozdziału Grand Vals-Briand można przetłumaczyć jako wielki iskrzący się czy błyszczący walc. To aluzja do dzieła Fryderyka Chopina, ale którego? Jest ich kilka ujętych w cykl tak właśnie zatytułowany, Grand Vals-Briand. Być może jest to walc S. Dur op. 18, który. Chopin stworzył w 1833 roku. Jak mówią krytycy muzyczni, jest to walc paryski błyszczący wesołością wytwornego świata. Jest w nim obraz sali balowej, natchniony w rytmie, kuszący do tańca. Inni sugerują, że jest to raczej As Dur op. 42, ulubiony walc Juliana Tuwima. Walc, który powstał w 1840 roku w czasie namiętnego związku kompozytora z Georges Saint. To w nim, tutaj cytat, obie ręce pianisty zaczynają grę wprawdzie jednocześnie, lecz każda w innym rytmie, jakby o sobie nie wiedząc. Lewa w takcie na trzy, prawa na dwie czwarte, jedynie co jakiś czas, spotykają się zgodnie, by wzlecieć w najwyższe rejestry klawiatury. Czy echa jednego lub drugiego walca słychać w piosence? Myślę, że nie. W kwiatach polskich tańczy się nie do paryskich, salonowych walców Chopina, nie do walca wiedeńskiego czy walca angielskiego. Zygmunt Konieczny stwierdził, że melodię do piosenki ułożył faktycznie rytm słów tuwimowskich strof, ich tok wersyfikacyjny, rytm pełen obrotów, przejść i wirowania stóp. To zatem walc, powiedziałoby się Inowłocki, który trzeba tylko przetransponować na nuty i takty. Wykonanie. I wreszcie pierwsze wykonanie piosenki. Jeszcze w tle słychać zapowiedź genialnego konferansjera, Juliana Kedryńskiego, że na scenie pojawi się czarny anioł polskiej piosenki. Kiedy do mikrofonu podchodzi młodziutka wokalistka, ubrana na czarno, z ostrym makijażem podkreślającym oczy. Śpiewa niemal bez poruszenia, zastygła w pierwszym geście. Interpretacja dokonuje się środkami wokalnymi i mimiką, ale i tu ascetyczności gestu towarzyszy oszczędność mimiki i utrwalanie przyjętego wyrazu twarzy. Jeszcze nieruchome spojrzenie, świdrujące bez mrugnięcia powieki przestrzeń, a może i czas odtwarzanego wspomnienia? Odtwarza przesłanie utworu. Wspomina tamten walc i pierwsze uczucia, które przetrwały do dziś i są jeszcze w niej, może nieco niepewna co do wzajemności ze strony kochanka. Proszę Państwa, piosenka stała się przebojem. Wielkie nakłady płyt długogrających, singlów, modnych wówczas grających pocztówek, tysięczne odtwarzania w mediach, długa obecność Piosenki na czołowych miejscach list przebojów. I niezliczone wykonania Ewy Demarczyk na recitalach w kraju i za granicą, aczkolwiek artystka nie zmieniła nigdy stylu pierwszego wykonania. Po jej śmierci, na koncertach organizowanych w hołdzie dla artystki, zaczęły pojawiać się covery. Nowe życie uzyskał przebój. Dzięki pięknej imitacji pierwszego wykonania dokonanej przez Justynę Steczkowską i Annę Czartoryską. Pojawiły się wykonania męskie przywracające głos kochankowi. To wykonania Janusza Radka i Michała Bajora. Recitalowe wykonanie Radka jest o tyle ciekawe, że elementem choreografii stał się wykonywany do piosenki Walc. Najpierw w czasie introdukcji tańczony przez samotnego mężczyznę, który jednak przyniósł ze sobą na plecach partnerkę i położył na scenie, a później już w parze, razem. Warto przywołać wreszcie wykonania aktorskie tego arcydzieła dokonane przez Kingę Price i Stanisławę. Celińską. Spróbujmy na chwilkę przynajmniej sprzyjrzeć się coverowi wykonanemu przez Kingę Price. To piosenka aktorska. Rzecz dzieje się nocą. Aktorka występuje w piżamie. Razem z nią w podobnym stroju pojawia się Leszek Morzdzier. Znakomity pianista, który będzie jej akompaniował na pianinie przez cały czas trwania piosenki. Na scenie pojawia się natrętny kamerdyner. Ze świecznikiem. W tle sceny widać okaleczony posąg, może symbol utraczonej miłości. Kaleka choreografia i scenografia pianista niemiłosiernie tłukący w klawisze na końcu piosenki współbudują sens tego wykonania. Wspomina kobieta oczekująca na kochanka, może porzucona. Wspominanie jest wypominaniem i rozpamiętywaniem chwil, które chyba minęły z kretesem. Początkowe wyrzuty zamieniają się na końcu piosenki w cichą rezygnację. Pianista odchodzi trzaskając wiekiem pianina, milknie porzucona nie, on już chyba nie pamięta. Proszę Państwa, i to wszystko o pierwszej piosence z obszaru polskiej poezji śpiewanej, o pierwszym balu w dwóch wersjach. Mam nadzieję, że Państwo swoje pierwsze walce pamiętają w ramach, w obszarze, jaki był wysłowiony w wersji pierwszej. Dziękuję za uwagę.